A więc tak jak DJI na początku roku opublikowało swój roczny plan oraz jakieś tam założenia, o którym też zresztą robiłem krótki materiał, tak DJI wywiązuje się z tych wszystkich, że tak powiem, swoich założeń i planów i tak miesiąc po miesiącu wrzucają kolejne nowości na rynek. Mieliśmy już Ronina, mieliśmy już Inspire'a, mieliśmy już nowe gogle Integry, mieliśmy Mavic'a 3 Pro i tutaj była fajna taka, powiedzmy sobie, zmiana, dlatego że według tego planu ten dron miał się nazywać Mavic 3 S, a wyszedł Mavic 3 Pro i miał być on zdecydowanie później, wyszedł wcześniej. Teraz czas, myślę, że już niedługo, na przekroju czerwca i lipca ma się pojawić R3. I o tym w sumie chciałem dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Czego możemy się już spodziewać, ponieważ pojawiły się już pierwsze przecieki odnośnie tego drona, więc coś tam już można spekulować, że jest on już tak naprawdę na uprogu swojego, że tak powiem, wyjścia z linii produkcyjnej na rynek. No więc czego możemy się tam tak naprawdę spodziewać? Patrząc na to, jakie już otrzymaliśmy zdjęcia do sieci, oczywiście niewyraźne, bo po co, bo nie wiem, jak w ogóle oni te zdjęcia robią i filmy. Mamy XXI wiek, technologię taką, że niektóre telefony komórkowe wymiatają naprawdę kozackie aparaty fotograficzne, a zdjęcia i filmy robią po prostu przy tych przeciekach takie, jakby były to komórki z lat co najmniej początku 2000. No ale już pomijając ten fakt, jakość tych materiałów, w necie pojawiły się również informacje dotyczące tego, co ten dron też będzie na swoim pokładzie między innymi zawierał. Mowa tutaj głównie oczywiście o kamerze, która jest no, najważniejsza. I tak jak udało się już poszukać w necie pewnych informacji, na pokładzie Era 3 będziemy mieli podwójną kamerę. Taką mniej więcej samą jak w Mavicu 3 Classic. Będzie główny sensor. Ten główny sensor będzie podobno jednocalowy. Ten drugi tele z zoomem od 3 do 7 razy. Jest to zoom optyczny. No i w sumie jeżeli chodzi o specyfikację tej kamery, to byłoby wszystko. Natomiast ze zdjęć możemy wnioskować jeszcze kilka rzeczy. Nie będzie miał on tych górnych czujników jak R2S. Będzie miał on dwa czujniki przednie, dwa czujniki tylne, no i pewnie jakieś dwa czujniki na spodzie. Czy będzie miał ochronę 360? Ciężko powiedzieć. Z tego co udało się jeszcze wyczytać, dron ma ważyć poniżej 500 gram. Po to, aby mieścił się w podkategoriach Unii Europejskiej A1 oraz certyfikatu C1. Razem z RM3 ma pojawić się nowy kontroler. Ten kontroler ma się nazywać DJI RC N2. Pojawiły się również informacje dotyczące tego, jak on będzie sprzedawany, w jakich konfiguracjach. Tak więc z tym nowym kontrolerem, pytanie, czy będzie można go cofnąć i czy ten szary, stary kontroler RC N1 będzie kompatybilny z RM3. Oraz czy ten kontroler od Mini 3, ten RC z wyświetlaczem, czy też będzie kompatybilny z tym nowym dronem. Jeżeli chodzi o konfiguracje, w jakich ma być sprzedawany, to wygląda to następująco. Na chwilę obecną nie mamy informacji na temat tego, czy będzie można go kupić samego. Na pewno będzie można go kupić w zestawie z jedną baterią oraz z tym nowym kontrolerem RCN2 oraz w pakietach Flymore Combo z kontrolerem RCN2, z hubem do ładowania oraz kompletem zapasowych śmigieł oraz z filtrami ND8, 16, 32 i 64. Także myślę, że całkiem spoko. Te filtry na pewno się każdemu przydadzą. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o przecieki dotyczące Era 3. Jak będą jeszcze jakieś bardziej szczegółowe informacje, postaram się zrobić też o tym materiał. Na chwilę obecną ja się z Wami żegnam i widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!